Przygotowałam pisankę wykonaną metodą batikową, czyli najstarszą metodą zdobienia pisanek. Pochodzi ona jeszcze podobno z czasów epoki kamiennej, kiedy zdobiono jaja na przyjście wiosny woskiem. Zdobiono jaja albo całe jaja, albo wydmuszki i po prostu kolorowano w barwnikach roślinnych, z roślin, czyli na przykład z kory drzew, z cebuli, z pszenicy młodej, zielonej, z buraków. Więc polega ona na wykonywaniu woskiem motywów solarnych, czyli motywów słońca, co miało przynosić na zbliżający się rok, wiosny, lato, jesień, dobre zbiory, dużo słońca, dużo zdrowia. Także moja pisanka jest to jedyną, która jest wykonana tą metodą, także bardzo się cieszę, że mogłam przypomnieć, bo myślę, że niektórzy z nas jeszcze pamiętają. Ja pochodzę z Suwalszczyzny, uczyłam się malowania pisanek tą metodą od swojej prababci, później malowałam z babcią, malowałam z mamą. W tej chwili maluję już tylko ja. Ja nie wiedziałam, że taka akcja jest. To ksiądz Kosmala dowiedział się o mnie. Ja jestem z zawodu pisarką, dziennikarką, wykładowcą akademickim i nie maluję pisanek dużo, ale niestety zostało mi to z dzieciństwa, zostało mi z Suwalszczyzny, że nie wyobrażam sobie świąt wielkanocnych bez zdobionych jajek metodą, którą zapamiętałam w dzieciństwie od swoich przodków. I nie wyobrażam sobie domu bez zapachu wosku, właśnie, bo niestety ten wosk kopci, bo maluje się wrzącym woskiem, później się barwi, więc cały dom pachnie. I ksiądz Kosmala dowiedział się o mnie, że ja jednak maluję pisanki, pomimo tego, że mówię, że ja czynię to wyłącznie w okresie świąt wielkanocnych. I dostałam e-maila od księdza z prośbą. Nie śmiałam odmówić. Pamiętam, że był to styczeń, ja wyjeżdżałam później na miesiąc do Stanów Zjednoczonych i właściwie po powrocie ledwie zdążyłam przygotować tę pisankę. I ponieważ tej akcji nie znam, dlatego przyjechałam z Mazowsza, ja w tej chwili mieszkam w Ciechanowie na północnym Mazowszu. Przyjechałam zobaczyć, jak wygląda wernisaż. Się bardzo cieszę, naprawdę cieszę się dzisiaj, że tu jestem, że pisanka moja później sprzedana w czasie aukcji może komuś pomóc.